Targi Meble Polska w Poznaniu to największa i najważniejsza impreza branży meblarskiej w Polsce. W tegorocznej edycji zaprezentowało się 260 wystawców z 12 krajów. Wśród nich był także znany i ceniony producent mebli tapicerowanych Stagra Meble. Stagra Meble w ciągu 25 lat swojej działalności wypracowała silną pozycję na rynku mebli tapicerowanych. Jednocześnie zdobyła popularność oraz uznanie klientów w kraju, jak i za granicą. Dziś to dynamiczna, efektywnie zarządzana i otwarta na innowacyjność firma. Zatrudnia ponad 150 specjalistów, posiada nowocześnie wyposażoną fabrykę, sukcesywnie powiększa bazę transportową oraz współpracuje z licznymi krajowymi i zagranicznymi kontrahentami. Na poznańskich targach Stagra Meble zaprezentowało z jednej strony swoje najciekawsze modele, z drugiej najnowsze, dopiero wchodzące do produkcji. Dzięki dopracowanej w najmniejszych szczegółach aranżacji, ekspozycja firmy zwracała uwagę nie tylko pomysłową i efektowną kompozycją, ale również funkcjonalnymi rozwiązaniami. Tutaj można było swobodnie i w miłej atmosferze dokładnie obejrzeć i dotknąć każdy mebel, zasięgnąć fachowej informacji, a także w specjalnie wydzielonej strefie prowadzić poważne biznesowe rozmowy. Przyjrzyjmy się więc bliżej nowościom proponowanym przez Stagra Meble. Na początek coś zupełnie wyjątkowego. Sofa Vittorio. Proszę zwrócić uwagę na oryginalne profilowane oparcie. Otacza ono całe siedzisko, tworząc wygodne, a zarazem jakże efektowne i dyskretne miejsce odpoczynku. Zupełnie inne oblicze ma sofa Vario. Prawda, że sprawia wrażenie delikatnej, kojarzącej się z kobiecą urodą i subtelnością? W rzeczywistości to solidny, stabilny mebel, nadający się zarówno do siedzenia, jak i spania. No i nie można nie docenić ruchomych podłokietników, które idealnie dopasowują się do użytkownika, a nie odwrotnie. A tutaj widzimy jeden z trzech narożników. Jest nim Lotta. Ma niezwykle miękkie i przytulne, a do tego regulowane, zarówno oparcia, jak i siedziska. Aż chce się na nim usiąść i oddać błogiemu relaksowi. Z kolei ten dwukolorowy narożnik nazywa się Aura. Zestawienie szarości z turkusowym odcieniem jest bardzo modne i jednocześnie uniwersalne, ciekawie wpisując się w niemal każde otoczenie. Doskonałym przykładem mebla efektownego wizualnie, a przy tym praktycznego jest Play. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym narożniku. W ciągu dnia komfort siedzenia zapewniają szerokie siedziska oraz ruchome oparcia. Natomiast nocą, dzięki funkcji spania i pojemnikowi na pościel, zamienia się on w dobre miejsce wypoczynku. Kolekcja Genowa to propozycja do przestronnego salonu. Tworzą ją obszerny narożnik z regulowanymi zagłówkami, funkcją spania i pojemnikiem na pościel, dwu- i trzyosobowa sofa oraz pufa, która sprawdzi się jako siedzisko, ale także jako podręczny stolik. I jeszcze dwa przykłady modułowych mebli wypoczynkowych. Pierwszy to narożnik Chantal, który może przybrać jeden z kilku układów, dopasowując się obrysu wnętrza i spełniając potrzebę użytkownika. Drugim jest Rosso, którego elementy pozwalają na zestawienie różnych narożników oraz sof. Oczywiście zarówno Chantal, jak i Rosso wyposażone są w wysuwany pojemnik na pościel oraz funkcję spania. Zaprezentowane na Meble Polska 2016 wzory to zaledwie fragment możliwości firmy Stagra Meble. W pełni jednak spełniły swoje zadanie, atrakcyjnie wyglądały i ściągały uwagę zwiedzających. A przede wszystkim rozbudzały szczerą chęć i potrzebę poznania kompletnej oferty handlowej producenta z Wieruszowa.